She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku zagrajemy w Subnautica Below Zero. 9 miesięcy od pierwszego odcinka z Subnautiki. Niewiele mniej od ostatniego. Tak więc, kurde, myślę, że przyszedł czas, aby kontynuować tę historię. Jak mówiłem, na końcu ostatniego odcinka z Subnautiki, fabuła... w ogóle to jest zabawne, bo pierwotnie ta gra miała być... Znaczy, Below Zero miał być tylko dodatkiem do pierwszej części, ale na tyle... do pierwszej części. Ale na tyle się rozrosły prace nad nim, że zrobili z niego osobną grę. Powiem tak, nieźle. I z wielką chęcią zobaczę, co takiego tutaj ludzie ze studia wyczarowali. Rozpocznijmy grę zatem. Tym razem... Haha! Elo! Tym razem normalnie... jestem... pierwszy. Brat się nie dorwał do tego, na moje szczęście, więc... jeśli coś się fabularnego odkryje w trofeach, to będę o tym wiedział. Okej. Co wiem o tej grze? Tylko tyle, że nie gramy bohaterem z jedynki, tylko jakąś nową bohaterką, która bada sprawę śmierci swojej siostry. Jak też tutaj jest napisane, przetrwaj samotny na planecie, prowadząc dochodzenie w sprawie śmierci twojej siostry. I tak samo jak jest to w poprzedniej grze, mamy tutaj różne tryby. Tryb kreatywny, tryb przetrwania, swobodny, czyli przetrwania ten, na którym będę grał. Ekstremalny, czyli to samo co przetrwanie, tylko jeśli zginiemy, to jest to permanentne. No a swobodny to jest po prostu jedno z życie, to liczy to życie, tlen oraz ocieplenie. Bo tak, ponieważ jesteśmy na biegunie tej planety 4546b, to jest tam zajebiście zimno. Bynajmniej na powierzchni. Pod wodą, wiadomo, jest ciepło. No, z naturalnego punktu widzenia. Bo woda zachowuje temperaturę normalną. W sensie, dobra, może inaczej. Jeśli na przykład na powierzchni jest minus 20 stopni, to pod wodą, najbliżej powierzchni, też tam będzie trochę zimniej, ale im głębiej będziecie schodzić, tym będzie cieplej. Tylko nie tak, żeby tak mega, mega głęboko, bo jak zejdziecie na jakieś, nie wiem, 200 metrów pod ziemię, to też będzie zimno. Tak to działa mniej więcej, jeśli czegoś nie popieprzyłem. Ale dobra, już tak bez takiego gadania, rozpocznijmy naszą przygodę w Subnautice. Okej. Okay. Kurde, statek wygląda jak jakiś... nie wiem, statek górniczy. Ale ten się o dziwo nie rozpada, więc... ciekawy? Coś takiego stało. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me. And Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Okay, fajnie, że postać też się odsunęła. 45-46 speed. Surface temperature is up. Drop pod deployed. Coś musiało się skrzanić. Nie.
Hej, później przechodzimy do gry. No tak się zastanawiałem, czy wybuchnie i mam teraz potwierdzenie, że tak. Dobra, tam jest gdzieś nasza kapsuła. Idziemy na start. Larę. Ale nie się jej zużywać, kurde, da się nie tylko podnieść. Flara. New blueprint synthesized. Kostka. Więcej flar, spoko. Więcej wody. Że akurat nasza bohaterka, Robin chyba się nazywa, w ten debilny sposób sobie to ogarnęła, bo postanowiła wykorzystać burzę meteorytów, żeby zniknąć z oczu Altery. Nie powiem, no trochę jest to sprytne, ale jednocześnie jest to też trochę idiotyczne. Kto skacze w burzę meteoru? I w tym momencie na ekran powinien wjechać Anakin Skywalker, nie? Który sobie lubi odwalać najróżniejsze rzeczy i to dość dziwne w wielu przypadkach. Bardzo powoli zamarzamy. Chociaż może wykorzystamy ciepło od tego? Tak. Proszę, do czegoś się przyda ten statek. Dobra, chowaj te flary. Nie tylko przeszkadza. Spróbuj się dostać do naszej kapsuły. 300 metrów stąd jest. O. Holy smokes! That did not go as planned. I should find a way into the water and get to the drop pod. Okej. Okay. Ale patrzcie, kurde, jakieś nowe roślinki. To nie dość, że takie, które nas obserwują, to jeszcze chyba ocieplają. To się nazywa, kurde, adaptacja ewolucyjna. Okej, okay, czy to jest pod wodą? No tutaj ładne. Mam. New creature discovered. Gacia neonówka. Mam cię. O, nice. Tu. A nie, to jest ze skanowania. Kurde. Nie mam skanera jeszcze. Już się nie mogę doczekać, aż tu znajdę jakiegoś lewiatana, co nie? Bo normalnie. Pierwsza rzecz, jaką mnie przywitała poprzednia gra, były to ryki żniwiarza. No tu się go trochę nie spodziewam, no bo on raczej nie będzie żył w tak... Oxygen. Czekaj, bo... Kurde, co to jest za zwierzątko? Mordo, kim jest? Czym jesteś? No tak, nie mam skanera, to się nie dobra. Dobra, first things first. O, jak się fajnie ustawiła kapsuła. Świetnie. O! Dawaj, chodź. Będę cię potrzebował później. New creature discovered. Nice. Pęcherznica moja. Przyrząd wynurzeniowy. Spoczy. A to już jako baza się liczy od razu. Spoko. Dobra, mamy fabrykator. Mamy wpis w bazie danych. Możemy zrobić wodę z pęcherznicy. Możemy zrobić coś do żarcia. Na razie sobie to zostawię. Znaczy, dobra, może wodę sobie zrobię. Ale jedzenia jeszcze nie będę robił, bo jedzenie lubi się szybko psuć. Ale natomiast, dopóki nie zrobię tej ryby, no to nic jej nie będzie. Okej, tytan i włókniczna siatka. Apteczka, kompas, płetwy. No, te trzy się przydadzą na pewno, chociaż apteczka też by się przydała. Tylko, żeby zrobić siateczkę, to potrzebuję mieć tego. Potrzebuję między innymi próbki wodorostów, a niestety nie jestem w stanie ich. Nie mam bladego pojęcia, gdzie one się znajdują. Dobra, witam się z wami po szybkim cięciu. Musiałem coś przegryźć. I to w realu, nie w grze. Dobra, zobaczmy. Sam. Okej, mamy tutaj te. Dobra, myślę, że PDA będziemy nadrabiali. Może w którymś z przyszłych odcinków. Na razie chcę poodkrywać trochę tego, co się dzieje dookoła, więc niczego tu nie odznaczam. Tutaj. Dobra, to jest to, co ona powiedziała, wiadomo. Zdjęcia, sygnały, schematy. Są do odznaczenia na razie.
Dobra, co mi się przyda na start, to na pewno będzie to nóż. Dobra, nóż, kompas, płetwy, butwa, kurwa, butwa, butla i skaner. No, latarka w sumie też by się przydała. Okej, okay, reszta nie jest aż tak znacząca. Ekwipunek do znaczenia i dobra, chlupniemy sobie jedną wodę i ciepniemy jedną kostkę. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. Wieża, mówisz? O. O. Okej, okay. Akurat się ciemno zrobiło. Hajcy, łypacz! O, łypacz arktyczny w ogóle! Proszę, czyli on się też... Może doewoluował, do ten... Primit plants contain electrolytic materials that can be used in energy storage. O! Proszę, czyli tutaj, czy to chyba materiał do robienia baterii, tak mi się wydaje. Oxygen. Dobra, miałem się kurde śmiać z tego przyrządu wynurzeniowego, ale on mi się może chyba naprawdę przydać. Dłuższą metę, więc może wypadałoby z tego zrobić. Bynajmniej jeden. Także cyk, pęcherznica. Dobra, gdzie jest? Tu jest kapsuła. Dobra, czyli potrzebuję sporo tytanu, mówiąc krótko. Dobra, zobaczmy. Nie żywność, tylko osobiste, sprzęt, przyrząd. Jeszcze gumy silikonowej potrzebuję, dobra. Ale baterie, chcę baterie sprawdzić. O kurde, tu. Zasoby, elektronika, baterie. Ruda miedzi i dwa wicieńce. Okej. Okay. Dobra, chowaj tę rybę, bo kurde, nie mogę na to patrzeć. Where tytan? To jest moje główne pytanie. Potrzebuję tytanu i gumy Ty, wait the fuck minute, jak ja mam zgarnąć gumę silikonową bez tytanu? Should be able to use this. No, to się może przydać. Kwarcu też. Dobra, już mam na jedno szkło, to na razie myślę wystarczy. Żeby nie zawalić sobie ekwipunku za bardzo. Okej, okay, mam już wodorosty blisko bazy, to mi się podoba akurat. Oxygen. Kurde. Czekaj, bo guma silikonowa, jeśli dobrze pamiętam, to było z wodorostów chyba też się robi? A nie, z zlepku nasion. Dobra. Okej, okay, no to po prostu szukam świecących wodorostów. O, dobra. Nie świecą, ale widzę je. To tyle dobrego. Szybki tlen i lecimy. A dobra, okej, okay. Jednak świecą, tylko po prostu muszę podejść bliżej. Tak? New blueprint synthesized. O, dobra, potrzebuję więcej, to weźmiemy sobie od razu 3, jak zdołam. Raz. Dwa. Świetnie. Jeszcze do czegoś potrzebuję gumy, z tego co widzę, to nie. Dobra, no to wracamy do bazy. I zrobimy sobie od razu, myślę, zarówno płetwy, jak i nożyk. Oxygen. Dobra, nie zdążę dopłynąć, niestety. Ale widać, jak bardzo brakuje mi tego, że nie mam tych płetw. Strasznie wolno płynąć. O, dziennik osobisty. O, ładnie wygląda nasza bohaterka nawet. Zasoby. Nie. Jeszcze smaru nie chcę robić. O, i w ogóle dwie gumy robię z jednego. Okej. Okay. Zrobimy sobie zapas, czemu nie? Dobra, to chcę odznaczyć. Nożyk też. Dobra, osobisty. Pierwsze płetwy. I po drugie nożyk. Czy byłbym w stanie zrobić ten przyrząd? No, kurde, ładna prezentacja nożyka. Jestem, no to świetnie. To robimy od razu przyrząd wynurzeniowy.
If you are tired of hearing the word oxygen, the air bladder provides a significant upward thrust to help you get to air faster. Też. Albo możemy go wykorzystać, żeby zastać sobie wodę, czy wodę, Boże, powietrze z niego. Tutaj 15 sekund tlenu. A to już zależy od tego, co bardziej mi będzie potrzebne. Dobra, jak już jestem przy lubrykatorze, to dziabnijmy sobie jeszcze od razu ten kwarc. Żeby mieć. I dobra, tu mamy schowek. To tutaj schowamy wiścieńce. Elby w sumie też mogę schować, czemu nie? Szkło także. I te gumy też, bo nie są mi chwilowo potrzebne. Wychodzimy. Dobra, to bym chciał sobie też od razu to przypisanie zmienić. To pod jedynkę, to pod dwójkę. I cyk, z nożykiem będziemy sobie chodzić póki co. I dobra, tutaj coś mamy. Miedź! Gacia! Lubię to. Potrzebuję jednej siateczki, czyli jednej próbki. New blueprint synthesized. Jednej czy dwóch, kurde. Teraz chcę sobie przesprawić. Oxygen. Siateczka to było tutaj. Nie, potrzebuję dwóch. Dobra, to czekaj. Najpierw tlen. Cak. Dziękuję. Dobra, najpierw takie podstawowe rzeczy są potrzebne, a jeszcze tytoń muszę zbierać. Dobra. Tutaj mamy zboże. Miedź czy tytoń? Razem tytoń. Świetnie. Jeszcze jeden taki. Okej, miedź też spoko. Już będę mógł wytworzyć sobie skaner. Między innymi. Dobra, teraz mi stać na tyle. Dwójka i powietrze. Jeszcze tutaj. I tam. Dobra. Oxygen. Tak, tak, tak. Oxygen, oxygen. Zbliżamy się. Okej, okay, będę się uzupełniał sam od siebie. Jak to wiedzieć. O, tu jeszcze jest złoże. I kolejny tytan. To mi się podoba. Dobra, więcej tych wiścieńców potrzebuję. O, sól, to też możemy wziąć, przyda się na później. Ewentualnie. Chociaż w sumie jak uda mi się zrobić taką fajną, samowystarczalną bazę, jaką zrobiłem w poprzedniej części, no to nawet to potem tej soli nie będę musiał nawet zbierać, będzie mi się po prostu magazynowała sama z siebie. No proszę, jajo od razu. To nie jedno. Jedno. A nie, to jest poprawka galicji. Dobra, czekaj. Wynosz się. Dziob mnie wystrzeliło w powietrze, kurde. Ej, ale mam wrażenie, że ten przyrząd działa lepiej niż działał w poprzedniej części. Ej, oddawaj! Life down here is very grabby. Ej, dawaj! To jest mój nóż! Zrób sobie własny! A to jest jajo, dobra! Myślę, że to jest jakaś pułapka albo coś. Oxygen. Bo to ni choler... Ej, jak to zajebiście wygląda pod wodą. Bo to ni choler... Użesz! Tu! Do powierzchni! Kurde, muszę na to uważać! To bym się sam załatwił. Oho! Co my tu mamy? Jakąś rybę i te małe gówna, bo to chyba są te same, które... A nie, to nie są te takie kleszcze. Okej. Okay. Quite intriguing, I must say. Że ja to lubię, kurde, lubię tak wchodzić w jakąś nową grę i poznawać jej meandry. Oxygen. Zwłaszcza jak jest takie właśnie ala subnautikowe poszukiwanie... No, podstawowych surowców tak naprawdę. Dobra, na kompas potrzebuję. Dobra, ile mam miedzi? Ile ja mam tej miedzi? Mam przy sobie 4 kawałki miedzi, czyli akurat, żeby mieć i 2 baterie, i ten drut miedziany.
tyle dobrego, ale potrzebuję jeszcze srebra, żeby zrobić kompas, a niestety srebra raczej tak sobie po prostu leżeć nie będzie. Tylko jakaś roślinka taka dekoracyjna. Posadzenia na przykład w akwarium czy gdzieś tam. Oxygen. Ja to wiem. I oczywiście użyłem wyjątku. Ale dobra, powiedzmy, że to się w miarę udało. Tam, spoko. Dobra, muszę jak najszybciej zrobić sobie ten skaner. Bo on mi się może bardzo przydać. Więc dobrze. Na co będzie mnie stać teraz? Potrzebuję jeszcze kilku tych wiścieńców, bo stać mi na jedną baterię, a wolałbym od razu zrobić sobie dwie. Tylko gdzie mogą być te wiścieńce jeszcze? To było coś nowego. Galena. Ołów. Czyli w galenie jest ołów. W lepieniu wiadomo jest miedź albo tytan. O, są wiścieńce kolejne. Dziękować. Oxygen. Dwa. Cyk do powietrza. I to wystarczy, żeby dopłynąć. Dobra, woda mi się... O, nie powiem, że kończy, ale tak powolutku się wyczerpuje. Dobra, to myślę, że działamy sobie tak. Jaja schowamy tutaj. Dwa wiścieńce jeszcze wyciągniemy. I łypacza też sobie możemy dziabnąć, czemu nie? Tak akurat powinien być, jeśli chodzi o nawodnienie, tak mi się wydaje. Dobra, i zjedzmy go od razu. Okej, no on daje plus 5 do wody akurat, ale on daje sporo też do na... No właśnie, to zapomniałem, że łypacze to bardziej do tego są potrzebne. Łypacze są bardziej potrzebne do sytości niż do nawodnienia. Dwie baterie potrzebuję. Miedziany przewód. Stąd sobie wyciągamy od razu kwarc. No i dobra. Nie, apteczka. Lepsza butla, czy lepsza, po prostu butla tlenowa. Dobra, i możemy teraz zrobić pływającą pompę i rurki. Co? Co to kurwa znaczy powietrze VIP, czy powietrze deluxe albo VIP? All right, I have a scanner. Dobra. I jeszcze latareczkę poproszę. No, latarka nieodzowna, jeśli chodzi o ciemne przestrzenie. Dobra, i ponowna reorganizacja. Skaner pod dwójkę, latarka pod trójkę, a przyrząd pod czwórkę. Może ile razy... Nie będę tego zaczynał, bo wielokrotnie pewnie zdarzy mi się pomylić escape, znaczy pomylić. Wcisnąć escape'a zamiast taba, bo mam to w głowie już po prostu walnięte. Dobra, z jednej miedzi w sumie to nic takiego nie zrobię. I tyle na razie magazynujmy. Przewód możemy schować, żeby nie zajmował miejsca, a reszta może być. Dobra, to depnijmy teraz te plany. Schematy i plany. Narzędzie przypnijmy, skaner, latarkę możemy odpiąć, kompas nie zostanie, buta do odpięcia. I tu było jeszcze nowe, była rurka i pływająca pompa. Ta pompa nie jest tak naprawdę zła. Ta rura też nie, ale to się wiąże akurat z dosyć mocnym wykorzystywaniem tytanu, a wolałbym tytanu aż tak nie wykorzystywać na początek. Skomnijmy sobie. Jeszcze poznamy trochę tego, co się dzieje dookoła. Znaczy dzieje, po prostu poskomnijmy sobie faunę i florę. Ciekawe tego, kiedy trafiły na faunę, która będzie chciała mnie zeżreć. Most koralowy. O, półka koralowa. Czy z niej będzie próbka korala?
Nie. To nie. To nie ten koron. To nie wygląda podobnie, ale po prostu chciałem być pewny, nie? Czy to jest to. Grzyb tarczowy. I to było to. O, kolejne wiścieńce, to mi się podoba akurat. Wiścieńce, przepraszam. Dzięgiołówka fioletowa. Oxygen. Cyk, cyk. No w górę. Mega potrzebne to nie było, ale... Dobrze, jest to spoko. Skaner na razie wyłoń. Poskanowana. Też poskanowana. O, o, o. Łowica mamy na nóżek. Upacz już poskanowany. A nie, jednak nie. Daj się łypacz zeskanować, pierwo jebana. Teraz daj się złapać. Cyk, dziękuję. Ok, pęcherznica. Jeszcze pęcherznicę musimy zeskanować. Cyk. O, o, jest bumerang. Ale to nie jest nowa odmiana bumeranga. To jest po prostu bumerang. New creature discovered. Zawilec lodowy. Co jest? Okej, dałem się złapać i to nawet nieźle. Nie wiedziałem, że to, nie wiedziałem, czy ten lód przejdzie sam z siebie, czy ja to muszę przeklikać. Na, okazało się, że muszę przeklikać. Nie powiem. Nieźle to było. Pęglin. Okej. Okay. Kolejna fauna. Tutaj ruda do przeskanowania. Była wapienia, czyli miedź i tytan. Wypadł? Czerwone ziele. Element flory kolejny. Muszlowiec. Też kolejny element flory. Dobra, ale co mnie tak zamroziło, kurde? Patrzcie go, jaki tajny agent. Aż mu pomogę się odgliczować, nie? Ale kurde, idealnie się zatrzymał normalnie, po prostu. Kurde, tak lubię podróżować pod wodą w Subnautice, nie? Ale naprawdę mocno ogranicza mnie, kurde, ta butla z tlenem. Muszę sobie szybko z jakiegoś Seaglida, kurde, ogarnąć. O, jeszcze więcej wicieńców. Proszę. Im więcej, tym lepiej. I cyk, pęcherznica. Dobra, tu gdzieś widziałem Seaglide. Tu, no, albo Seaglida, albo... pułapkę grawitacyjną, ale jedno i drugie mi się przyda. Ale to chyba nie ten rów, tak mi się wydaje. Trochę lipa. Kurde, siarka jaskiniowa wiąże się niestety z ryzykiem spotkania ryby, która mnie mega wkurwia. I wolałbym jej nie spotkać. No ale... Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Jest to niestety nieuniknione. No chyba, że w tej części ta ryba sobie tutaj nie poradzi, na co jestem bardzo naprawdę chętny. Może dla tej ryby, kamikadze jest po prostu za zimno i ona się tu nie pojawi. Troszkę na to liczę. Możemy tak potrafić po prostu wystrzelić w powietrze, to jest niemożliwe. No, po trochu niemożliwe, ale z jednej strony jest to też w miarę zrozumiałe. Dobra, knącze najpierw zeskanujemy. Gdzie jest ta mapa morska? O, tu
wychodzi. Dobra, dobra. Cyk. Okej, teraz niczego mi nie zajęło mało, to jestem akurat zadowolony. Kwarc mi skanujemy, bo nie trzeba. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Cyk, trochę ołowiu. Jest fragment Seaglide'a. Oh, come on, jeden z trzech. Ty, co my tu mamy? Oxygen. Proszę, proszę, jakaś jaskinia. Tylko nie okazała się moim pierwszym grobowcem. Jest jakieś PDA? I... fragment przenośnik konsoli pojazdu. W gnieździe małpy morskiej. Okej. Altera zgubiła kilometrowy statek flagowy Aurora. No, raczej nie zgubiła. Tylko nie chce się przyznać, co się z nim tak naprawdę stało. Tylko, że... ja pierdolę. Że jako zmiana, wyszliśmy tylko z tego, jak się kurwa ciemno zrobiło, nie? O, roślina tlenowa. Ile? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. 30 sekund z jednej roślinki, okej. O, jest koral stołowy, świetnie. Tutaj widzę bardziej, że będzie dziabał na brzegu gdzieś. Okej, 200 metrów jestem od bazy. Kolejny PDA. Chętny jestem na nie. To bardzo. Seaglide. Tak. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Skanuj. Dobra, jeszcze jeden. Kolejna roślina tlenowa może? Dobra, nie, ale ta się uzupełniła. Oxygen. O, ty, a skąd ten prąd? O proszę, jest coś rozstawionego. 30 seconds of oxygen remaining. Co my tu mamy? Fragment światła LED. No i cyk, lampa na stojaku. Apteczka z Afriko, podoba mi się. I woda. Oxygen. Proszę, proszę. Widać, Altera znowu kombinuje. I tu coś mamy na powierzchni. Okej, okay, obczajmy to. A, pa, coś widziałem. Coś tu było chyba do skanowania. Młoda penglinga. Mały, daj się wyskanować, please. Cyk, dziękuję. Powiem, te stworki są trochę przerażające, jakbyś tak... Czyli wyobraźcie sobie, że takie coś wam wyskakuje nagle w nocy. O chuj. Ja bym się zasrał. Jakby takie coś wyskoczyło na twarz. A dobra, tu jest drabina. Co my tu mamy? Wykrywacz minerałów? Ładnie! Ale to jest coś nowego, tego nie było w poprzedniej części. Kurde, liczę na ładowarkę, ale niestety nie, jeszcze nie teraz. Okay, kolejna flara. Tutaj też nic. Tutaj kostka odżywcza, to akurat spoko. Okej. Okay. Proszę, pierwsza wyprawa. Większa, a już przynosi owoce. Nie licząc oczywiście faktu, że już sobie porządny sprzęt nagromadziłem. Porządny oczywiście w kwestii startu gry, nie? Dobra, tutaj już niczego więcej nie ma. Jest Seaglide, wreszcie. Trzeci fragment. Czyli mogę zrobić całość.
Kurde, to jest idealne miejsce na jakąś bazę wypadową, nie? Tylko nie mam konstruktora baz, przez to ciężko będzie mi go teraz sobie... Ciężko będzie mi go w ogóle znaleźć, bo nie mam bladego pojęcia, gdzie go mogę znaleźć. Ale im szybciej, tym lepiej. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. C-track? Ej, to jest coś nowego. Morska ciężarówka. Okej. Okay. Dobra, poproszę o powietrze. Tu mamy roślinkę, to też z niej coś dziabne. O, jest trzeci fragment. To mi się podoba. Tylko kurde, przekroczyłem 100 metrów, więc... Sounds like a distress call. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. O nie, czy zginę? Nie, 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 nie mówcie, serio! Bitch, you guessed it! Ty, tutaj coś jest, patrzcie to. Jakiś startek startek? Skąd ja wziąłem startek? Co to jest startek w ogóle? Nawet ja nie wiem. Jakiś początek bazy, kurde. I takie coś. Płaszczka arktyczna. Okej. Okay. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Okno. Fabrykator. Boże, czemu to się tak długo skanuje? Jest konstruktor baz. Oj, biorę reaktor od razu się dodał, ciekawe. Dobra. Oj, nie, nie! Jezus, nie to chciałem robić! Nie to chciałem zrobić! Halo, roślinka z tlenem? Bitch, you guessed it! Wychodnia Argentynu, proszę. Może zawierać srebro, a to by mi się przydało akurat. To jest? Nie! Jednak dla niej nie jest to za zimno! Dobra, gdzie jest tu? Krystaliczna siarka. Nie jest to dokładnie to, co chciałem znaleźć, ale nie będzie. O, dobra, jest roślinka tlenowa. To sobie z niej dziabnę trochę tlenu. Cyk. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Tak, tak, tak. Tutaj... Dragon Sea Glider, dobra, nie. Serio, kolejna. Dobra, tu. Gdzie jest ta dziura? Tu. Czwórka. Oxygen. I w górę. Dobra, teraz lecimy zrobić tego Seaglida, bo dzięki niemu będę w stanie po pierwsze szybciej wrócić po rzeczy, które straciłem, po drugie w ogóle szybciej się wynurzyć. Konstruktor baz by się na pewno przydał, żeby stworzyć go tam, żeby tam bazę stworzył właśnie w tamtym miejscu. Niestety problemem jest to, że kiedy bym stworzył tę bazę, to musiałbym od razu ją czymś zasilić. Gdzie jestem w stanie zrobić to na przykład używając tego. Używając dla czystego przykładu bioreaktora. To niestety jest duża szansa na to, że zanim ja bym ten reaktor tam postawił, to bym zginął. The Sea Glide is a personal transportation device used for high speed free diving. Contains a built-in light and map. Dobra. Dobra, kosteczkę sobie dziabniemy. Schowku... Dobra, tę gumę możemy sobie wyciągnąć. O! Dobra, mogę już stworzyć te narzędzie naprawcze. To poproszę. Dobra, ja mam płetwy, nie? No mam. Tylko niestety są trochę mało użyteczne. Dobra. Na szybko zamiast latarki... Dobra, zamiast latarki powiedziałem. Weźmy sobie to. Ładnie.
i zamiast latarki będę to miał, bo to się może przydać chyba wcześniej niż latarka, a jak nie, no to możemy to szybko zawsze zamienić. Dobra. Kończy mi się czas mój na nagrywanie tego. A bardzo bym chciał się jeszcze tutaj co nieco rozejrzeć. Ale dobra, mamy co. Dobra. Czy nie, wiesz co? Teraz myślę dobrą rzecz, by zakończyć materiał. Tylko spróbuję jeszcze namierzyć ten punkt charakterystyczny dla mnie. Oczywiście akurat jest śnieżyca i chuja widzę. O, dobra, jest to. I to będzie tutaj. Dobra. Nie, o, ale tutaj mamy za to neonówkę za Friko. Gdzie to jest? A nie, to jest tam, dobra. To jest właśnie dobre, żeby wykorzystać te elementy na powierzchni do tego właśnie, żeby dobrze się nawigować. Jak nie pod wodą, to właśnie szukać na powierzchni jakichś takich fragmentów a la pomocy, powiedzmy. Nie powiem, troszeczkę obawiam się tego, co tu się może stać później fabularnie. W sensie, na pewno nie będzie nas już dotyczyła ta cała infekcja tej bakterii Kara, bo to, jeśli dobrze zrozumiałem, z końca poprzedniej części udało nam się, w cudzysłowie, wyleczyć. W sensie, powstrzymaliśmy rozwój tej infekcji i przywróciliśmy jakby równowagę w systemie. Dzięki temu, że narodziły się młode te lewiatany cesarskie. I dzięki temu właśnie jakby to się samo z siebie zaczyna, wiecie, tak regulować, co nie? Mnie tylko ciekawi póki co, jak to się rozwinie w przyszłości. Ale dobra, ja na razie tak ładnie w tej klatce tutaj zamknięty zakończę materiał, no dobra, prawie zamknięty. Bo myślę, że to jest bardzo dobry moment. Będę się musiał rozejrzeć poza nagraniem, poszukać srebra. Czy też najpierw oczywiście będę chciał odzyskać cały ten sprzęt, ale myślę, że to akurat poza nagraniem odzyskam, bo to też nie jest coś, co... Czy to nie jest w ogóle coś, co powinno się zdarzyć, zacznijmy od tego. Dobra, mamy tutaj już od razu rzeczy. O serio? Tak od razu dostaję ładowarkę baterii? Zajebiście! I dla mnie spoko. Jeszcze ją przypnę. Bioreaktor, tytan, zestaw elektryczny i smar. Spoko. Panele słoneczne. Dobra, ja tą bazę muszę nam postawić jak najszybciej. To mi się naprawdę przyda. No ale patrzcie, nawet nie mam jeszcze przepisu na ogniwo w ogóle. Mi się wydaje. Oxygen. A nie, mam. Okej, to samo co było wcześniej. Dwie baterie po prostu i guma. Czemu jest mi tak zimno? Serio byłem aż tak, za blisko powierzchni byłem? Dobra. Okej. Już dobra, bez żadnego gadania. Ja sobie na przykład namierzę miejsce mojej śmierci, a to ogarnie nie powinno być zbyt trudne, bo będzie gdzieś w tym miejscu, ewentualnie kawałek dalej. No i co? Ja poszukam sobie tych rzeczy. No a potem nagram teraz kolejny materiał, w którym będziemy dalej eksplorowali te głębiny i zobaczymy, co uda nam się takiego odkryć. Kto wie, może już pierwszą taką mini bazę uda nam się gdzieś tam założyć. Ale to dopiero w kolejnych materiałach. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!